Poszło? Cześć, z tej strony Rafał Przymura, nowy przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Was i mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na pełnej hali. Jak powiem tak, to trzech razy sztuka, bo dopiero za trzecim razem udało się tutaj podpisać kontrakt. Czemu tak było? Ciężko mi powiedzieć. Los tak chciał, że dopiero teraz tutaj jestem, także cieszę się z tego. Mam nadzieję, że będziemy grać dobrą siatkówkę. A co do tych okazji, to pierwsza okazja była jeszcze jak byłem w Spale. Bodajże w drugiej klasie miałem tutaj przyjść, właśnie zrezygnować z trzeciej klasy i tutaj przyjść. No ale jakoś się nie dogadaliśmy wtedy z prezesem i nie wiem, czy to wyszło mi na dobre, czy nie. To się okaże dopiero w przyszłości. Drugi raz było bodajże rok temu, przed przyjściem do Katowic, była opcja tutaj. No ale też jakoś nie było nam po drodze, także do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że teraz będzie tylko coraz lepiej i będziemy mieli dobrą relację tutaj. Był mi potrzebny, tak naprawdę taki był plan z menadżerem po tym sezonie w Kędzierzynie, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, żeby iść grać w pierwsze skrzypce, nieważne do jakiego klubu, akurat Katowice złożyły bardzo dobrą ofertę i co najważniejsze, myślę, że tutaj zbudowanie składu przez trenera Daszkiewicza było bardzo dobre i tam idealnie się tam wpasowałem, także na pewno taki sezon był dla mnie bardzo pomocny pod względem psychicznym, bo grałem cały czas, pokazywałem swoje umiejętności i myślę, że przekonałem się do tego, że mogę grać na tym najwyższym poziomie. Ja od w sumie podstawówki, gimnazjum, gdzie przyjeżdżałem tutaj grać jako młodzik, kadet, junior, jeszcze wtedy na Borynie zawsze chciałem się tutaj pokazać z jak najlepszej strony, bo kibicowałem tutaj Jastrzębiu, jak byłem mały, chodziłem na mecze jeszcze i na Borynie, i tutaj na halę, na lodowisko. Także zawsze chciałem tutaj zagrać bardzo dobrze, bo miałem takie małe marzenie, żeby tutaj zagrać, tak? Być tutaj w tej drużynie, co mi się udało i jestem teraz bardzo z tego zadowolony i cieszę się. Chociaż wszyscy wiedzą, utrzymuję w tajemnicy, wiedzą ci najbliżsi, w sumie rodzice i ta najbliższa rodzina, a reszta myślę, że dowie się dopiero z mediów, ale tak, zawsze czy ja gram, czy mój brat, oni zawsze są na naszych meczach. W sumie jesteśmy rodziną sportowców, także rodzice nie mają w sumie co robić, tata jest na emeryturze, także na każdy mecz zawsze starają się przyjeżdżać, także ja jestem zadowolony, cieszę się z tego, że oni są blisko mnie i zawsze po meczu tata jakieś słowo mówi, zagrałem dobry mecz, ale mówi, możesz lepiej, także zawsze jakiś stryczek jeszcze, żeby coś lepszego od siebie dać jest od niego i taki kop motywacyjny też. Mama judo. Dalej jest tam trenerką i dalej się tam to bawi, a tata w baseball grał, w sumie ja też grałem w baseball, po nim zaraz, w sumie wszyscy grali, bo młody też grał, ale teraz już tak mało chodzi na te treningi, nie chce mu się, też jest trochę starszy i za niedługo będzie miał 50 lat, także nie wiem czemu nie, ale młodzi, powiedział, że młodzi muszą grać, także on już na te mecze, na treningi nie chodzi. Zajął się po prostu robotą no i lenistwem, bo tu na emeryturze nie ma co robić, to leży tylko. Myślę, że taki etap przełomowy w mojej przygodzie z siatkówką, jeszcze nie można tego nazwać karierą, był Puchar Polski właśnie wtedy we Wrocławiu, gdzie zdobyliśmy go. Tam dostałem szansę zagrania w sumie od pierwszego gwizdka i miałem zastąpić właśnie kontuzjowanego Samadero. Myślę, że od tego momentu tak naprawdę ta moja przygoda ruszyła z kopyta i mam nadzieję, że już się nie zatrzyma. Moim marzeniem, tak jak chyba wszystkich graczy, jest olimpiada. Tak, chciałbym pojechać na tą olimpiadę, zdobyć tam jakikolwiek medal i będę robił wszystko, żeby
znaleźć się w reprezentacji i wyjechać na olimpiadę. Fajnie, fajnie. Byliśmy tam jako w sumie zastępstwo, bo chłopacy, którzy byli na Mistrzostwach Europy, musieli odpocząć. No ale jest to jakaś szansa, myślę, że ją w jakimś stopniu wykorzystałem. Ale, no, ale na razie nie mam je w tej reprezentacji, ale nic straconego. Będę ciężko trenował i będę walczył o to, aby w tej reprezentacji się znaleźć, czy za rok, czy za dwa, czy za trzy. Zależy od trenera. Żoną. Żoną się zajmuję. A tak. Czekaj, dzwonimy do żony, czy potwierdza. Nie, no tak naprawdę ja lubię na konsoli bardzo grać. Lubię majsterkować zawsze, jak mam trochę czasu, to i tata ma jakąś robotę, to zawsze z nim jadę tam mu pomóc coś, przy okazji się czegoś nauczyć. A tak to spędzam właśnie czas z żoną. Często gram właśnie na tej konsoli i jak jest jakaś okazja, no to wychodzę na jakiś rower, spacer i ja tak tu powoli leci to życie. No to.